Cześć kochani, witajcie. Jak zmienić podłokietnik w BMW 39? No tutaj już widać, że to jest podłokietnik razem z telefonem. No i ten podłokietnik tutaj nie ma pod spodem schowka, on się tylko przesuwa do przodu, no i do tyłu oczywiście, czyli nazad. I jak to zrobić? Wyobraźcie sobie, że nie trzeba demontować całego tunelu. Wystarczy tak, delikatnie rozebrać sobie tutaj ten tył. Tutaj najpierw zacząć od tej części. Ja już to mam porozbierane. Potem właśnie tutaj od nawiewu. Potem tutaj mamy dwie śrubki od tego podłokietnika. Po prostu odkręcamy, bo on tam z przodu trzyma się na takich... O, on tam do środka wchodzi w takie dwa otwory. Więc to się trzyma na dwóch śrubkach. Dobra. Co tutaj dalej mamy? Tutaj też mamy te dwie śrubki, ale tego nie musimy odkręcać. Natomiast tutaj mamy otwory montażowe do zwykłego podłokietnika ze schowkiem. Teraz przejdziemy właśnie do tego zwykłego podłokietnika. O! Ja już tutaj oczywiście też to mam zdemontowane. Tutaj, gdzie były te, gdzie są te dwa otwory, są nakrętki. Podłokietnik sobie schodzi. Tutaj nakrętki. I pyk. To wychodzi sobie normalnie, bo to po prostu sobie leży, tak? Więc jeśli byście się zastanawiali, czy trzeba kupować cały tunel z podłokietnikiem, czy tylko sam podłokietnik, to wystarczy sam podłokietnik z tymi elementami. No ja wcześniej tego nie wiedziałem, więc kupiłem niestety całość. No i teraz pyk. Śrubki trzeba odkręcić. A tu jest wtyczka od telefonu, to można sobie gdzieś tutaj ją schować. Tutaj, tak jak mówiłem, te dwa bolce wchodzą w te wcześniejsze dziury montażowe. O. Tutaj mamy właśnie teraz te dwie śrubeczki. Jedna, druga. Wkrętarka. Newtonometrów można sobie ustawić to na 1 newtonometr, bo tutaj to właśnie te cyferki na wkrętarce to są newtonometry. O. Kurde, tak, jedną ręką. I w zasadzie przejdźmy, zobaczmy. I w zasadzie podłokietnik zamontowany ze schoweczkiem. Jedyny minus tego podłokietnika jest taki, że on się nie przesuwa do przodu. W ogóle fajnie byłoby, żeby podłokietnik był taki trochę dłuższy, wysunięty, tak jak na przykład W36 jest fajnie. Super kształt tego podłokietnika, mi się bardzo podoba. Tutaj jest właśnie ten element taki, ten przesuwany do przesuwania. Przez chwilę to przymierzałem, czy ewentualnie dałoby się przerobić. Myślę, że dałoby się przerobić, bo tutaj mamy trochę metalu. Tutaj ten element montażowy myślę, że też dałoby się przerobić i zrobić sobie podłokietnik właśnie taki ze schowkiem, ale jeżdżący. Kolejna różnica jest taka, że podłokietnik od telefonu jest skubaniutki dłuższy. Jest dłuższy o te kilka centymetrów,
I po prostu no, dalej się wysuwa i to daje jakiś tam fajną wygodę. Tylko że ta dziura po tym telefonie i ten telefon bardzo denerwuje, jak się tutaj tą rękę trzyma. Ale tak to wygląda. Bardzo szybka zmiana. Za dużo nie trzeba rzeźbić. Jak to w BMW starszych. Wszystko plug and play. Tutaj te dwie śrubki, nakrętki pod klucz, siódemkę. Myślę, że nie trzeba tego jakoś mocno. Aha, zgubię jeszcze śrubkę, tak. Myślę, że nie trzeba jakoś tego mocno przykręcać. Ja tu zaraz poprawię kluczem. Ale podłokietnik ze schowkiem zamontowany. No. Klucze, wszystko co potrzebne, wszystko w jednym miejscu. Tak samo jak w domu. Wszystko w jednym miejscu. Trochę tutaj ten podłokietnik jest taki porobiony troszkę. Ale mam pastę do butów czarną, którą impregnowałem sobie też fotele. I fajnie to wyszło, fotele nie brudzą po wyschnięciu. Tak więc to też sobie opierdzielę tą właśnie pastą. A jak będzie trzeba, no to po prostu go pomaluję z lakierem do kierownic. Tak, lakier do kierownic jest coś takiego, bo wszystkie kierownice są malowane lakierem. I to jest zwykły lakier akrylowy, tylko tam ze zmiękczaczami. I można sobie nawet kierownicę samemu zrobić. No ja będę robić kierownicę, bo ona tutaj też jest trochę porobiona. Tylko że tutaj jeszcze w jakiś sposób będę musiał wpuścić klej pomiędzy kierownicę, tą ramę kierownicy, a tutaj całą tą warstwę, bo ona się jak widać się już poobrywała. Bo ktoś tak sobie właśnie robił tutaj, a tą kierownicę tak myślę, że warto byłoby uratować. No nie? Kierownica też w bardzo dobrych pieniążkach, bo za całość w zasadzie zapłaciłem 350 zł. Multifunkcja M-pakiet. Więc te wszystkie kierownice, które są po 700-800 zł, to jest jakieś nieporozumienie. Co z tego, że są ładne, jak no fajera nie jest tyle warta, no umówmy się. Tak więc generalnie temat podłokietnik, tak jak powiedziałem, bawcie się dobrze, trzymajcie się, cześć.